właściwie nic nie można planować, bo wszystko się dzieje online. Online jest bardzo fajne, ale już jak widzę słówko Zoom, to dostaję lekkich dreszczy. Jak się porozglądać trochę na świecie, to widać, że ten problem dotyczy tak samo Wenecji, tak samo Toronto, tak samo San Sebastian, tak samo Londynu, innych festiwali, także polskich festiwali. Tutaj nie ma reguły. Kinematografia uczy się, jak przetrwać w tych warunkach. Premiery wielkich filmów są przekładane, ale takie produkcje niszowe, które do tej pory miały trochę utrudniony dostęp do kin studyjnych czy multiplexów, są w tych miejscach teraz prezentowane. W kinie się jakoś ludzie nie zarażają, także myślę, że mogę namawiać ludzi rzeczywiście, żeby chodzili do kin, bo badaliśmy to również na poziomie europejskim i właściwie się nie zgłasza zachorowań w kinie. No ludzie na ogół są jakby połowa widowni max. W niektórych krajach siedzą w maskach, w innych nie muszą siedzieć w maskach, ale w każdym razie jest to dość bezpieczne środowisko. No jak widać, jesteśmy przygotowani i wszyscy goście będą zaopatrzeni tak jak ja. Wszystkie środki ostrożności zostaną zachowane. Te restrykcje wynikające z pandemii narzucają oczywiście taką konieczność. Będzie mniejsza ilość miejsc, ale festiwal się odbędzie i stacjonarnie, i online.